Siemaczko, z tej strony Brączek, witam was dzisiaj w grze Farming Simulator 2015, standardowo z Dominikiem i z Adamem. O kurde, ty, dobry, dobry, siemanko. No, witamy nam was, zaskoczył. Witamy was bardzo serdecznie dzisiaj, oczywiście na nowoczesnej wsi. Adasia zatrudniliśmy już do nas na stałe. Dostał swój własny ciągnik, jakim jest Massey Ferguson 7726. Dostał. A my dzisiaj z Mikiem właśnie się zamieniliśmy sprzętami, bo jak to wiecie, ja zawsze John Deere'em, Miki zawsze Fendem, ale jeb, dzisiaj się tak jakoś zamieniliśmy się, żeby było cię trochę ciekawiej, może... dobra, ja nie mogę opuszczać teraz. O Jezus Maria, ja się boję, że ja Mikiego zaratuję. Chłopaki, jebać pośredniaki, mam zatrudnienie. Dobra, jedziemy o dzisiaj orać sobie po oborniku. O kurwa, co to się dzieje? No, mówiłem. To ty mówisz, nie, dobrze jest. No on tylko tak na ulicy robi. Tylko tak na ulicy? Dobra, ogólnie to pole myślę jakoś po długości chyba, co przedniemy. Miki, ty masz największy pług, więc ty chyba byś musiał to robić. Znaczy no by się przed tym się odzywałem, może lepiej jechał, co? Ale myślisz, tak będzie dobrze, co po śladach siebie chyba? No. No, po śladach siebie, bo... Oj, dobra. Aha, fajnie. Czemu ja nie znika byłam... ten? Nie musiałeś nie wgrać szopet trawa, bo jakoś tego. A widać to? Na drzwi. Widać. A co to widać? A no, u ciebie znika, czy nie? Nie, tekstura orki widać, nie? No, widać. To co, orzemy czy zostawiamy? A gnojówka najwyżej? A po gnojówce jak będzie to samo? No właśnie. Ale potem możemy zrobić bynajmniej, nie wiem, jakąś ostrą akcję, talerzowanie czy coś tam, czy gruber na to. Dobra, orzemy, to tam wiesz. Jak to trochę pługie przykrywa. Ważne, że widać teksturę orki, no nic tu nie poradzimy. Nie wiem czemu, przecież ja mam wszystkie mody wgrane. To dziwne. W sumie ciekawi mnie jedna rzecz, nie? No. Czemu my pługami odgotowujemy przez środek jedziemy? Tak, też się zastanawiam. W sumie... Nieważne. Znaczy w sumie może i dobrze. Nie beka, bo... Nie, myślę, że damy radę, nie ma... To i tak nie przeszkadza, bo... Ale nie, ja myślę, że na takim krzywym polu o objeżdżanie obok te, od miedzy jest nieopłacalne, tak mi się wydaje przynajmniej. No bo w sumie zakręty i wszystko, nie? Nie, no dobrze, ja już nic nie mówię, a skąd, bo nie może. Znaczy tak wiesz, tak sobie przejedziemy i będziemy mogli, no wiem, że wtedy będziemy mieli dwie bruzdy chyba, nie? Czy jak to jest? No ale to będą bruzdy i tak od tego. Od miedzy? Od miedzy, więc tak nie przeszkadza i tak. No to... No wiesz, jedni orzą tak, jedni orzą tak, ja nie wiem, ja nie orzę, także... Nie, no ja się rozumiem, Mateusz. Mogą się po prostu pomylić, nie? Mateuszku, ja cię w pełni rozumiem, tak. A większość czasu właśnie spędzam w Mokrzynie, więc... Dlatego tak pojechałem, bo i zawsze tak jeżdżą. No bo tak wiesz, bynajmniej. Mają takie pomidą, najwygodniej. Kurde, ale szkoda, że to nie znika, naprawdę. Adam, zdawaj się jeździć prosto. Ale... myślę, że jak cię wypierdala w prawo i w lewo, na pewno będę się starał. Ale przecież nie masz? Ja mam ogólnie, mam wgrane wszystko do tego, co potrzebne jest. Manure i ten liquid i wszystko. No najwidoczniej coś się słucha jeszcze. Spitoliło. Nie współpracuje ze sobą, że tak to powiem. Przyznam szczerze, że Mikiego ostatnio bardzo, bardzo, bardzo fruwa, więc ciężko mi jechać prosto. Jo, bo jak pod górkę podjeżdżam to się składa, a jak wyjeżdżam to się rozkłada, słuchaj. Tak, więc i tak że, ja... kółko ci ucieka, czy co? Jo, no. Tak, takim slalomem frunie, więc... No ja tak średnio mogę coś tutaj naprostować. No i ogólnie ludzie, znowu się zaczęła szkoła, także odcinki nie wiadomo jak teraz będą. Ja jeszcze nie. Miki jeszcze nie, Miki jeszcze ja ma wolne. Adam to w ogóle jest nie... Dla niego nie ma tego, pracy z jego wykształceniem, także... O, dokładnie. No ty, czemu obrażasz? Przecież mnie dopiero co przyjąłeś. No w sumie racja, no dobra. Aduma przyjąłem do siebie, do roboty. Dobra. Ale będę płacił 4 na godzinę, także... Jak będzie się starała, to całe 3,5. Kurna, euro. 4 euro na godzinę. 4 na godzinę ci wystarczy, więc nie marudź. Nie, 4 euro na godzinę ja biorę. Jo, a na co ty te pieniądze przypieprzysz? Na wszystko, do Mazdy. Na gazownię do Mazdy. Gazownię. Gazownię. No tak się mówi przecież. Nie. Ale Adam, nie zapominaj podnosić pługu. Podnoszę, tylko też wolno podnosić, więc u ciebie w ogóle te ciągniki jakoś takie... Nie ma, no powiedz to. Nic tak jakoś w ogóle nieprzygotowane do sezonu, nie wiem, czy... Nie, w ogóle jakaś mechanika tutaj sobie chyba nie nająłeś, coś takiego. No słuchaj, zatrudniłem właśnie cię, więc... No właśnie, dlatego wszystko się powinno teraz zmienić od tego odcinku. Ale nie za 4... Nie za 4 za godzinę, tutaj... Dobra, no to mówię, zasłużyłeś teraz sobie 3,50. Za 3,50 to ja ci mogę popsuć skibę. O Boże, jeszcze popsuć, przyznał się ty.
Jeszcze na dziotkę zabawić. Nie, no ja myślę, że stawka taka normalna to jest 10 zł. Tak, jak dałbyś mi nawet 8, 9, to też bym się cieszył. Znaczy, jeżeli ktoś zarabia na 10 zł na czarno, to jest naprawdę dużo. A ja na czarno to ja. A na czarno to dużo daję. Na biało to nie. Dla czarnych dużo daję. No nie, no ja... No nie, no... Myślę, że takie 8 zł to jest minimum, nie? Żeby dobrze zarobić coś. No. Tak w sumie to dycha to powinno być minimum, nie? No dycha powinno być minimum. Bo ile teraz jest najniższa krajowa, bo ja nawet nie wiem. Tysiąc. Nie wiem, ale ta najniższa krajowa to i tak jest taka, że... Najniższa? Najniższa to jakąś da z taką... Mieli podnieść trochę. Mieli podnieść, ale mieli nie? Podnieść, no. A pisowcy mieli podnieść, nie? Na 1800? A była 1400 chyba bodajże, nie? Może, ale nie jestem pewny, nie wiem, ja naprawdę te tematy to... Nie wiem, dla mnie najniższa krajowa to jest no, i tak mało pieniędzy. Weź, masz rodzinę taką dużą, weź wyżyw dzieci za to 1400 zł. No to chyba ciężko w sumie. Ja tutaj pojadę tędy, może mi się uda już dokończyć. Lepiej na uchodźców dać pieniądze. Tak. Ja. Ale już się ogólnie uciszyła sprawa z tym, nie? Nie, dobrze, coś tam pieprzam o tym, nie? To jest taka wersja, raz, dwa, trzy. A teraz niby właśnie jak było Sylwester, to jakieś znowu ataki terrorystyczne były. No będą cały czas przecież, debile się nie uspokoją z tym. Ja tak właśnie chwilę sobie oglądałem wiadomości, to w ogóle bardzo rzadko wiadomości oglądam. Ja byłem sobie Sylwestra, 12 będzie cicho wiadomości. O 12 w nocy Sylwestra, to ja nie wiedziałem co się dzieje, słuchaj. To ja nie wiedziałem, że są... Strzelało coś, ja mówię wojna, nie wiem, ja w ogóle byłem na Sylwestrze, a ja petard żadnych chyba nie widziałem. Poznam. Się składałeś, znaczy nie, jedną petardę widziałem, jak przeleciała kumplowi koło głowy i walnęła w okno. Aha. Bo kolega sobie trzymał butelkę z tym kikiem od petardy i wymachiwał nią i petarda zamiast do góry polecieć, to poleciała w bok, także no. I tyle pamiętam, bo ja to było naprawdę... To było naprawdę ciekawe, dlatego to pamiętam. A tyle pamiętam, bo to był Brączyk. Nie, to nie byłem, ja bym nie był taki mądry. Nie, ale ja jakoś tak nie kupowałem petard, ani nie ten, nie jakoś tak, nie wiem. Wolałem dać trochę więcej na żarcie i na alkohol. Taka jest prawda, co? Popieram, no przecież mówię. Adam jak tu pojechał, matko święta. Przecież to po tobie jeszcze jadę. Królowa pańsko. Nie, naprawdę, tak mieszasz, tak pójdę, to będzie bekowo po prostu. Co? Jeszcze raz. Myślę, że... Nie, Adam coś mieszka. Tak, no bo wy jeździcie z jednej strony na drugą, zamiast jechać cały czas jedną stroną. No mówię, ale różnica pługów i to w ogóle całego tego naszego pięknego... ułożenia tutaj terenu, to samo przez się mówi, że to nic prostego nie będzie. Ale ogólnie to słabo wszystko te pługi, co? Chyba do wymiany. Tam coś się wyklepie i będzie spoko. Normalnie jest niedopuszczalne. Ja ogólnie teraz będę starał się wrzucać dwa odcinki dziennie, jeżeli będzie na przykład coś takiego jak ETS był wczoraj. I dorzuciłem do tego również jakieś sprawdzanie modu, więc tak to było, ale jeżeli będzie jakiś let's play taki jak dzisiaj właśnie z Nowoczesnej Wsi, to nie będzie drugiego odcinka, bo myślę, że taki let's play jeden z takiej głównej serii wystarczy. Tak, popieram cię. No a już niedługo mi wróci właśnie nagrywanie, miejmy nadzieję już takie pełne, to będziemy cały czas lecieć takie długie odcinki, więc raczej wtedy nie będzie dwóch odcinków dziennie, bo takie 15-minutowe to jest szybko nagrać, szybko wysłać sobie kamerki i szybko wyrenderować, szybko wrzucić, nie? Jo. A jednak jak się już nagrywa 30 minut, to wszystko trochę waży i trochę czasu schodzi. No jest więcej roboty z tym, nie? Dużo więcej roboty jest, no. No to się zgadza. No ale... Nic nie poradzimy na to. I tak nam zawsze to szybko wychodzi, także bo przeważnie jak skończymy nagrywać, to pół godziny później ja już mam kamerkę. No gorzej jest jak Miki nagrywa, bo ja przeważnie zapominam Mikiemu wysłać kamerki, także... Przeważnie? Zgadza się. No już nie gadaj, no. Że zawsze, no dobra. Prawie. No. Za mną czy taki? Nie, gdzie ty jedziesz? A tam. Nie, to taki zędzelek ty robi. Zędzelek. Mówię, kurde, nie będę się tam jechał, ja do Boga. Ogólnie cały czas jestem w fazie ustawiania mikrofonu, także... fazie. Z odcinka na odcinek może być jeszcze trochę inny głos, bo teraz jak było wczoraj sprawdzenie modów, to miałem całkiem inny głos, bo miałem całkiem inny... Przechodzisz mutację? Nie, miałem przełączony tryb. Na jaki? No nie wiem, jak się przełączyłem, zobaczyć czy będzie inaczej nagrane i naprawdę całkiem inna jakość dźwięku, jakby tak wygłuszone było. No każdy ma inne tam, wiadomo, no trzeba
każdy mikrofon dojść, poustawiać i tak dalej. Chciałbym wiedzieć na przykład, jak ma ustawiony Izak, czy tam jakiś inny youtuber, nie? Bo ich naprawdę dobrze słychać i chciałbym, żeby mnie też tak było słychać, no. Jo. Ja, świadomo, no każdy ma. Każdy dużo wymaga. Sam do siebie do tego dochodzi i ty też dojdziesz, będziesz się cieszył, Ani. Ty też będziesz, kiedy dojdziesz. Dojdę i będę się cieszył, tak. Ale Bluetooth to jest taki bynajmniej mikrofon, który naprawdę, no. To nie są takie, co my mieliśmy. Łatwo dochodzisz sobie. Ustawiasz sobie tylko pierdółki na kompie, a reszta cię nie interesuje, tutaj trochę trzeba się pomęczyć. Ja na kompie nic ustawiam, nawet nie mogę wejść w menadżer mikrofonu, bo mi nie wykrywa tego mikrofonu, bo on jest podłączony USB. Na USB. No, tutaj ten jest plus właśnie dlatego, że ty możesz sobie tak poustawiać. Jak mogę poustawiać? Tak. No, na mikrofonie co też poustawiać. Aaa. B. Adam? Niki? Kofela! Jeszcze się tam bawisz tam na tym rogu? No ja już kończę ostatni gazety. Chodź tutaj, pomożesz mi. No a kto mi pomoże? To lepiej, żeby Miki przyjechał na ten długi, a z tym mniejszym pojadę tam do ciebie. Rób se co chcesz. To Miki przejeźdź tutaj wtedy, co? Spokojnie, koledzy, nie bijcie się o mnie. Oj tam. Serio, przejedziesz tutaj na ten długi, ja pojadę Adamowi pomóc. Dobra. Za moment. Boże. Znaczy, że mnie to nosi jak bolka polówką na śniegu. Albo twoją Mazdą. Nie no, Mazdą to tylko pod kościołem unikają. Przepraszam, pozdrawiam. Unikają pod kościołem, jeszcze takie rzeczy nie robiliśmy. Jasne, bo jak ksiądz, procesja wychodzi, a Adam tam bokiem lata. Nie no, było pusto. Tu. I odcina, jo. Tak było, Adaś, co? Tam, o nie, odcineczka była 20 na godzinę. No. Ja pamiętam jak do Bolka pierwszy raz tam spierdzieliliśmy się, co nie? Ślisko jak cholera, ja 20 na godzinę ręcznie i wpadłem. Weź ja. To jest na vlogu, także... Jo, ale nie zawodnie. Adam, ja mam nadzieję, że ty u mnie tak bokiem nie będziesz latał. U ciebie to myślę, że nie ma tak otwartych przestrzeni jak u Bolka. Adam tam jebna ręce. Wiesz, że jak nie... Ej, Adam. Jak nie przyjedziesz swoim samochodem, tylko przyjedziesz autobusem, to kangura dostaniesz. Myślałem, że autobusem, że wdręczny. Nie, kangura dostaniesz. Jo, a tu weźmie autosana i kamowiści, tam będzie już tak ten burski kręci. Grubo. Dostaniesz kangura i będziesz jeździł. Awansuje. A woli kupić żyrafę. Molek miał kangurka, teraz ja, tak? Bardzo miło. Przytulnie. No a jak? A zamknął się to do później. No dobra, nie. Tak trochę dziwnie, żeśmy tutaj to zorali, bo ten skrawek tutaj mogliśmy orać na duszkę. No. Nie Adaś? Właśnie też mnie to dziwiło, jak Adam pojechał, ale... Ale no, przecież już tak nie, to naprawdę, będzie się... Naprawdę beznadziejnie te pługi krują, tak masakra, że... Ja nie, ja dzwonię do serwisu, że one mają słabe krycie. Że pani odkładnie nowy przywieźć, bo nie kryją. Czekaj Adam, ja tu odoram od tego supa, co? Ja pojadę od tamtego. A co, Adamowi się boisz powierzyć tego? Nie, bo nie. Ja pojadę od drugiej strony. Adaszko pojedzie od drugiej strony dorać, no przecież kurde. A ja. Nie spitoli, chyba tego nie spitoli, nie? I tak pługi do wymiany można jebać. Ja, Adam jeb, prądu nie ma, nagrywanie wyłączyło, do widzenia. Dobranoc. No jadu. Ja pierdziele, mnie to nosi naprawdę. Nosi mnie. Dziś mi się to wygląda, takie poorane pole z teksturą obornika. Nie, trzeba będzie zacząć ściągnąć to. Ściągnąć kupę na bok. No na przyszły rok będzie. Boże Adam, co ty masz taki pół pierdzielony? Ja ciężko pracuję w nim. Adam się nie opierdziela. Dobra, to może to jakoś weźmiesz, tak? No jać. No to wezmę. Ty jeszcze z tej strony weźmiesz. Adam się nie opierdziela, nie to co ty. Ja tam zaliczyłem egzaminy odorywkowe u Mikiego, więc halo. Odorywkowe. Ogólnie pana ile tam zostało tego? No, ogólnie chyba zostało 40 sekund, także. Serio? Lul. No. Aha, masakrycie szybko idzie. Aż mi się działo, ty. Dlatego wkurza mnie to nagrywanie 15 minut, no ale cóż, już niedługo. Cóż poradzić mogę na to? Już niedługo, no. Miejmy nadzieję, bo dzisiaj mija 14 dzień, także. Roboczy. 14 dzień roboczy, tak, bo już miałem nawet odliczone sobie w kalendarzyku. Czyli co, myślisz, że jutro już? Myślę, że jutro, no. Miejmy nadzieję.
Wkurzyłbym się, jakby cię zrobili w balona. Gorzej, jak będą się czekać do czerwca, no także dziękujemy ludzie serdecznie za obejrzenie. Obejrzenie. I trzymajcie się, na razie, cześć. Cześć. Cześć.